Witamy Państwa po przerwie. W naszym studiu jest pan Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Dzień dobry raz jeszcze. Panie Radosławie, kontynuujemy temat 20 groszy na litrze, który strasznie rozgrzewa. Może przypomnijmy telewizjom, ile już dopłacają mniej więcej do litra paliwa? No ja już sam się gubię, ale no ponad połowa, tak? W tej chwili, szczególnie jak jest tak niska czyli cena. Czyli 2 zł, czyli tak naprawdę... Dobrze ponad 2 zł już w tej chwili to jest, tak, z momencie. Tego co pamiętam. Akcyza plus VAT. VAT jest liczony też, co ważne, od akcyzy, także rzeczywiście to opodatkowanie jest spore. Zatem mamy 10-krotnie więcej, czy nawet 15-krotnie więcej, jeśli cena paliwa jest wyższa, jak była na maksymalnych cenach około 6 zł, to mimo wszystko ludzie płacili 10-krotnie więcej niż ta podwyżka wynosi. To dlaczego tak ten temat, jak pan myśli, rozgrzewa cały internet? Może to jest związane z wakacjami? Może trochę tak, to że rzeczywiście ludzie teraz więcej podróżują samochodami, szczególnie tymi drogami właśnie krajowymi, większymi autostradami. Mają świadomość, że coś się zmieniło, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Natomiast myślę, że przede wszystkim grzeje to, że no to jest podwyżka podatków. To zawsze jest temat, który ludzi jakby dotyka osobiście, szczególnie kiedy tak łatwo jest to przeliczyć na ten budżet domowy. Jest w tym też oczywiście jakaś łyżka, że tak powiem, populizmu. No bo to najłatwiej jest powiedzieć ludziom, że teraz rząd wam znowu będzie więcej zabierał, a jeszcze można to podpiąć do tematu 500+, że musi ograbić tych, co jeżdżą samochodami, żeby dać tym, co mają dzieci. Jasne, można tworzyć tak. Różne, że tak powiem, bajki dla dzieci, ale też takie pytanie często pada, dlaczego autostrady są płatne, pomimo tego, że już jeden fundusz zbiera te pieniądze. No, ten system rzeczywiście dróg koncesjonowanych to jest naprawdę temat do zbadania, myślę, przez być może nawet służby, bo jak się porówna ceny tych dróg znaczy przejazdu przez te drogi koncesjonowane, chociażby autostradą wielkopolską, no to one są bardzo wysokie. To jest nawet najdroższa autostrada na świecie. Na pewno w Polsce, a jak się nawet porówna z bogatymi krajami zachodnimi, jeśli to jest chodzi też o bardzo kilometr, droga, tak. Opłatę za kilometr, bo ona jest dosyć krótka, ale faktycznie to jest takie dziwne, wjeżdża się, raz się płaci, później wyjeżdża 20 km i znowu 10 zł, tu 10 zł. Tak, i to jest też, no, problem jest taki, że jakby umowa koncesyjna, która została zawarta między rządem a Autostradą Wielkopolską, no niestety, ale moim zdaniem faworyzuje tutaj prywatnego właściciela, bo mamy z jednej strony rzeczywiście jakby zezwolenie na ustawianie bardzo wysoko tych opłat, a z drugiej strony jest system rekompensat. Jeżeli odpowiednia liczba kierowców nie pojedzie tą autostradą, to państwo rekompensuje te jakby braki właścicielowi czy koncesjonariuszowi, więc jakby jest w tej umowie motywacja do tego, żeby te ceny zawyżać. I moim zdaniem to jest rzeczywiście złe rozwiązanie. Nie dość, że jakby finansujemy cały czas te drogi, to jeszcze za nie płacimy. No i to jest, no, no to jest duży problem, bo rzeczywiście w tamtych latach, początek lat 2000 było ciężko z finansami na drogi, ale już mieliśmy wtedy świadomość, że będziemy niedługo w Unii Europejskiej, będziemy mieli bardzo duże właśnie dofinansowania z tych funduszy spójnościowych unijnych, a mimo to te inwestycje były właśnie finansowane w taki sposób, no, bardzo dziwny i no, jednak moim zdaniem niekorzystny dla prywatnych kierowców. A co z opłatami za tiry? Co z viaTOLL? Bo to są takie opłaty, które można spokojnie podnieść. Oni mają wyjście, muszą zapłacić. Wiele z tego handlu międzynarodowego przepływa przez Polskę. Tym się szczycimy, że mamy być tym hubem transportowym. Dlaczego nie potrafimy, że tak powiem, zarobić na tym wielkim ruchu tirów ze wschodu na zachód, z północy na południe? Pomimo tego, że jako hub transportowy powinniśmy zarabiać. Tak, znaczy o viaTOLLu my nawet w Fundacji Republikańskiej pisaliśmy w zeszłym roku raport i rzeczywiście nasz wniosek był taki, że jest to system, który się sprawdza, który generuje stałe wpływy, dość wysokie. W tym roku to będzie już prawie 2 miliardy złotych, a łącznie już przekroczyliśmy 8 miliardów przez te 6 lat funkcjonowania systemu. Tylko, że on niestety za wolno rośnie. On zbyt wolno obejmuje kolejne odcinki dróg. I co najgorsze, jak się spojrzy na te mapy, to jest bardzo wiele dróg właśnie przygranicznych, jakby tranzytowych, którymi mogą jeździć tiry ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, przejechać cały kraj i nie zapłacić ani złotówki. Rzeczywiście cały czas istnieją alternatywy jakby bezpłatne dla tych odcinków viaTOLLowych. I to jest problem, bo tacy kierowcy tranzytowi często nawet nie zatrzymują się w Polsce, żeby zatankować, nie korzystają w żaden sposób z płatnej infrastruktury, a niestety wyjeżdżają nam ogromne kolejny w drogę. A jeśli naukowcy szacują, że taki jeden tir załadowany rozjeżdża drogę
tak samo jak 10 tysięcy osobówek, to może powinniśmy, może 10 tysięcy razy większa opłata niż za osobówkę, to byłaby przesada, ale jeśli chodzi o zużycie drogi i o budowę nowych dróg, to powinniśmy skorzystać z tych proporcji. Znaczy rzeczywiście ten system przede wszystkim powinien być szczelniejszy. Kwestia opłat, myślę, że to by trzeba było wyważyć tak, żeby po prostu nie zniechęcić do tego, żeby te tiry przejeżdżały przez Polskę. Natomiast niewątpliwie on powinien obejmować znacznie większą długość dróg, bo on był zresztą planowany na dużo większy. Niestety, i tutaj jest bardzo poważne podejrzenie, że to była decyzja polityczna zarządów Platformy Obywatelskiej, żeby go wstrzymać, żeby właśnie, nie daj Boże, nie objąć tej ściany wschodniej, bo to też spowodowało, że jakby kontrola służb na tym, co wjeżdża do Polski, była dużo niższa. Niestety ten problem, z którym dopiero w zeszłym roku sobie jakoś poradziliśmy, mafii paliwowej, za Platformy po prostu kwitł. Ta mafia miała otwarte drogi, mogła przywozić tutaj paliwo bez akcyzy, zarabiać na tym setki milionów złotych, a w budżecie nie zostawało absolutnie nic. Plus jeszcze psuli nam drogi. Panie Radosławie, czyli tak jak pan wspomniał, wiele dróg, jeśli chodzi od wschodu do zachodu, nie obejmuje opłat dla tirów, które rozjeżdżają drogi 10 tysięcy razy bardziej niż osobówki, to może zamiast tych 20 groszy na litrze może po prostu bardziej obciążyć transport międzynarodowy, który te drogi niszczy. Zdecydowanie uważam, że tak. Znaczy osobówki, jakby kierowcy osobówek już i tak się dużo dorzucają do tego, bo to są najczęściej Polacy, którzy płacą wszystkie podatki, a dużo większym obciążeniem dla dróg jest tranzyt. I tutaj bezwzględnie uważam, że ten system viaTOLL powinien być rozbudowywany, tak żeby nie było możliwości, że ktoś sobie jedzie przez całą Polskę, nie zatrzyma się tutaj, ale rozjedzie nam drogi i zrobi ogromne kolejne. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za 15 sekund na kolejną ciekawą rozmowę. W naszym studiu witamy pana Marka Zubera. Dzień dobry. Panie Marku, wczoraj byłem w supermarkecie, patrzę, masło po 8-9 zł i wszyscy tak stoją i patrzą i nikt nie rozumiał, co się dzieje. Może Co się wydarzyło? Co się wydarzyło na rynku mleka, z którego produkuje się masło, że takie ceny można obserwować w niektórych sklepach? No właśnie, podrożało nie tylko masło, także inne przetwory mleczne, jedne bardziej, drugie mniej. Samo mleko też jest nieco droższe, chociaż tutaj w zależności od sklepu te różnice mogą być nieznaczne. I to jest tak naprawdę wynik tego, co obserwujemy od wielu, wielu lat, nawet zaryzykowałbym dziesiątek lat, jeśli chodzi o produkcję żywności nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu innych krajach na świecie, czyli pewnej cykliczności. Ja nie wiem, czy pan pamięta, mieliśmy nawet takie pojęcie, mamy do dzisiaj oczywiście, w Polsce świński dołek i świńska górka. I polegało to mniej więcej na tym, że jak ceny wieprzowiny rosły, to wszyscy rolnicy rzucali się na produkcję wieprzowiny, oczywiście, żeby taki prosiaczek dorósł i można było go zjeść, to musi minąć parę miesięcy, więc te miesiące mijały i nagle się okazywało, że mamy bardzo dużo mięsa wieprzowego na rynku. W związku z tym cena zaczynała gwałtownie spadać. Jak cena gwałtownie spadła, to rolnicy przestawali hodować świnie, bo się nie opłaca. W związku z tym znowu po paru miesiącach, jak rynek się wyczyścił z tego, co było z tych nadwyżek, które były, ceny zaczęły rosnąć, potem gwałtownie rosnąć i znowu wszyscy rolnicy rzucali się na produkcję świń. No właśnie, czyli mamy taką cykliczność. A wołowina bardzo, w tym momencie pewnie tanieje. Bardzo podobną sytuację mamy na rynku mleka w tej chwili, chociaż też warto powiedzieć o tym, że różne państwa, także Unia Europejska, stosowały różnego rodzaju metody hamowania takich gwałtownych wzrostów. Oczywiście ja tutaj używam bardzo takich dobrych określeń, hamowania gwałtownych wzrostów czy gwałtownych spadków, żeby było stabilnie, żeby było wszystko przewidywalnie i okej. Ale bardzo wiele osób uważa, że ta polityka różnych krajów, także Unii Europejskiej, kwestii produkcji żywności, to bardziej chodzi o to, żeby kogoś promować. Zostawmy kwestię promowania, skupmy się rzeczywiście na tym ograniczeniu cykliczności. Czyli chodziło o to, żeby w jakiś sposób zachęcać, raczej zachęcać niż nakazywać czy zakazywać producentów do wytwarzania określonych na przykład gatunków mięsa, to samo oczywiście dotyczy, nie wiem, zbóż czy owoców, po to, żeby nie było tak gwałtownych zmian. Różnie to w praktyce wychodziło.
Natomiast nie zmienia to faktu, że w 2015 roku rynek mleka został zderegulowany właściwie, czyli jest dzisiaj otwarty. I mogliśmy obserwować stałe i w pierwszym okresie, i w pierwszym okresie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze wzrostem, dość wyraźnym wzrostem cen artykułów mlecznych. I to wynikało tak naprawdę w dużej mierze na przykład z mocnego popytu ze strony Chin. Chińczycy kupowali przede wszystkim mleko w proszku, ale faktycznie ten ich popyt, to w końcu jest spory kraj, z dużą liczbą ludności, był jednym z czynników wyraźnego wzrostu cen mleka. Jak Chińczycy ograniczyli, z jednej strony ograniczyli ten swój popyt, a z drugiej strony w związku z tym rosnącym popytem dochodziło do zwiększenia możliwości produkcyjnych, to nie tylko chodzi o to, że pojawiło się więcej mlecznych krów, ale także zostały poczynione inwestycje no, w jakieś nowoczesne metody, nie wiem, przechowywania, dojenia tych krów i tak dalej, i tak dalej. Czyli możliwości produkcyjne wyraźnie wzrosły, z drugiej strony ograniczył się popyt i zaczęły się spadki. Tak naprawdę te spadki zaczęły się mniej więcej gdzieś tam pod koniec tego 2015 roku. Mleko na świecie zaczęło tanieć, ale jak popatrzymy sobie historycznie, to ten okres, ten cykl koniunkturalny, jeśli chodzi o mleko, jeżeli mogę tak określić, to jest mniej więcej 30 miesięcy od tego maksimum od tych wartości granicznych. No jak tak na to popatrzymy, no to już pod koniec, to już dawno można się było zorientować, że pierwsze miesiące 2017 roku mogą oznaczać wzrost cen. Pod koniec zresztą 2016 roku już dość głośno na ten temat było mówione. Zresztą nie wiem, czy pan pamięta. Pamiętam. Myśmy tutaj o tym rozmawiali też, tak. Ale rozmawialiśmy o tym. Pytał mnie pan, co może podrożeć w 2017 roku. Wskazywaliśmy na wiele różnego rodzaju obszarów, chociaż raczej spodziewaliśmy się niewielkich wzrostów i między innymi mówiliśmy właśnie o tym, że może dojść do wzrostu cen mleka i jego przetworów. No i to jest odpowiedź na pana pytanie, czyli sytuacja na świecie, ten cykl produkcji, teraz akurat mamy znowu do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony nieco wzrósł popyt, na przykład znowu ze strony Chin, a z drugiej strony dość mocno ograniczono te możliwości produkcyjne właśnie po tym spadku cen, o którym przed chwilą mówiłem. Czyli no cóż, no, w praktyce to pewnie no, fizycznie musi się pojawić więcej krów dających mleko na świecie, żebyśmy mogli mówić o wyraźnym spadku ceny. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że my żyjemy akurat na obszarze gospodarczym, który jest i dużym producentem, i dużym eksporterem mleka. Mam tutaj na myśli mleka i przetworów, mam tutaj na myśli Unię Europejską. Takie dwa najjaśniejsze punkty na tym rynku na świecie to jest właśnie Unia Europejska i Nowa Zelandia. Nowa Zelandia to zresztą super ciekawy przykład, nie mamy czasu, żeby o tym mówić, polityki rolnej. Bo de facto to jest jedno z najbardziej konkurencyjnych, ale także w sensie braku wsparcia, istotnego wsparcia ze strony państwa, rolnictw na świecie. Choć droga do tego była bardzo trudna i kosztowała wielu nowozelandzkich rolników no, utratę pracy w pewnym momencie, ale to jest taki przykład, zawsze jak się mówi o rolnictwie, to jest akurat ten dział gospodarki, gdzie musi być państwo i państwo musi wkraczać i o pewnych rzeczach decydować, to tutaj akurat Nowa Zelandia jest przykładem na coś zupełnie odwrotnego, ale tak jak powiedziałem, nie mamy czasu, żeby na ten temat dzisiaj rozmawiać. Dobrze. Ile czasu zajmie, aby ceny masła wróciły do poziomów, które znamy, do 5 zł. Znaczy przede wszystkim mamy dość sporą konkurencję na rynku. Warto też o tym pamiętać. Więc po pierwsze, nie spodziewam się, żeby masło dalej drożało w jakiś istotny sposób. Czyli pewnie to, co mamy dzisiaj, to i tak już jest spora różnica, bo rzeczywiście, jeśli mówimy o 2 zł, 3 zł często na kostce, no to jest 30-40% wzrostu ceny. Więc wydaje mi się, że ten poziom nieco wyższy już rósł nie będzie. W każdym razie nie będzie rósł istotnie. I moim zdaniem koniec roku może oznaczać spadki, chyba że warto na to zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście pomysłu dotyczącego podwyżki akcyzy na paliwo, chyba że pojawią się jakieś inne czynniki, które mogą doprowadzić do wzrostu ceny. Jeżeli dzisiaj słyszymy o tym, że możliwy jest wzrost cen prądu w przyszłym roku, to pytanie oczywiście o ile. Jeżeli pojawiają się, nie wiemy co będzie z wodą, jak wiemy PiS wycofał się z ustawy prawo wodne, ale nie wiemy czy wycofał się na moment, czy
do końca roku będzie pokazany jakiś inny projekt, czy nie będzie innego projektu do nowych wyborów, bo ewidentnie, jakby na to nie patrzeć, wszystko jedno, czy to jest narzucone nam przez Unię Europejską, czy nie, to te zmiany, które były proponowane, one oznaczają wzrost cen wody. Oczywiście możemy teraz dyskutować o ile i dla kogo, ale z całą pewnością bardziej dla producentów i z całą pewnością przełożą się one w związku z tym na przykład na produkcję rolną różnego rodzaju. Więc jeśli pyta mnie pan, czy na pewno dojdzie do wzrostu, do spadku cen masła pod koniec roku, no to tak mogę odpowiedzieć. Jeśli nie będzie innych czynników, które się mogą w międzyczasie pojawić, no to z wielkim prawdopodobieństwem o tą złotówkę półtorej, moim zdaniem przynajmniej pod koniec roku powinniśmy płacić mniej. Ale to jest naprawdę pod koniec, to nie jest za miesiąc czy za półtora miesiąca. To właśnie fascynująca gra popytu i podaży, którą pan Marek Zuber zaprezentował ze mną, ale też, wspólnie ale też, na rynku mogę, masła. Jeśli mogę słówko, też warto powiedzieć o tym, że w to wszystko oczywiście wchodzą też spekulanci w takim złym znaczeniu tego słowa, jeżeli mogę tak powiedzieć, i którzy z całą pewnością także wpływają na to, jak te ceny się kształtują. Po to, żeby oczywiście na tym zarobić. Czyli to nie jest tak, nie jest dzisiaj trudno znaleźć taki rynek, gdzie mamy tylko popyt i podaż w rozumieniu wytwórca i konsument. Tak, mamy magazyny. Mamy zawsze niestety jeszcze także tych, którzy jakoś kreują ten rynek, próbują kreować ten rynek w taki sposób, żeby oczywiście na tym zarobić, nie będąc konsumentem końcowym. Więc to też trzeba brać pod uwagę i o tym też trzeba pamiętać. A jeśli chodzi o nadwyżkę polskiego budżetu? Ja myślę tak. My jesteśmy, szczególnie w tym programie, bardzo często bardzo krytyczni wobec tego, co dzieje się także w polskim budżecie i w stosunku do pomysłów i Morawieckiego, i innych polityków. Zresztą jesteśmy krytyczni w stosunku do rządzących, bo oni akurat rządzą. Gdyby rządził ktoś inny, to bylibyśmy krytyczni w stosunku do tego kogoś innego. Natomiast nie da się ukryć, że sytuacja budżetu w tym roku na razie jest naprawdę niezła. Natomiast możemy się teraz zastanawiać, z czego to wynika. I oczywiście rząd zawsze będzie twierdził, że to jest tylko i wyłącznie jego zasługa i jego działań. Opozycja zawsze będzie szukała dziury w całym. No a my, czyli ludzie, którzy lata zajmują się prognozowaniem makroekonomicznym, analizą budżetu, próbujemy znaleźć prawdę, czyli starać się pokazać te czynniki, które faktycznie wpływają na to, że jest lepiej albo jest gorzej. Z całą pewnością mamy w tym roku większy wzrost gospodarczy niż planowany. To jest pewien fakt. Mało tego, ten wzrost gospodarczy, akurat jeśli chodzi o taką krótkoterminową sytuację budżetu, ma dobrą strukturę dla tego budżetu, dlatego że wynika głównie ze wzrostu konsumpcji. Nie z istotnego wzrostu eksportu czy inwestycji, ale konsumpcji. I tak się składa, że właśnie wzrost oparty na konsumpcji oznacza większe wpływy z VAT-u, bo po prostu tego VAT-u się płaci więcej. To jest jasne. Po pierwsze. Po drugie, wiemy już dzisiaj na pewno, bo Ministerstwo Finansów tak nie do końca na początku roku chciało jednoznacznie o tym mówić, że sporo środków z roku 2017, z roku 2016 zostało przerzuconych na 17, jeżeli można tak powiedzieć. W jaki sposób? A no pamięta pan te 90 miliardów złotych oddanych w grudniu w zeszłym roku przedsiębiorcom, zwrot VAT-u na takim poziomie, najwyższy chyba w historii. I on wynikał z tego, że zeszłoroczny budżet był bardzo dobry, ponieważ mieliśmy nadzwyczajne wpływy, choćby LTE, mieliśmy mało wydatków zrealizowanych przez budżet, choćby w związku z opóźnieniem środków unijnych. W związku z tym wydano dodatkowe pieniądze w grudniu po to, żeby zwiększyć deficyt w zeszłym roku, ale zrobić sobie poduszkę w tym. I to też jest fakt. Kolejny element to jest oczywiście, i to jest na pewno sukces tego rządu i PiS-u w ogóle, mamy zwiększoną ściągalność podatków. Chyba największym sukcesem jest pakiet paliwowy, ale wygląda na to, że także jeśli chodzi o walkę z karuzelami VAT-owskimi jest dużo lepiej, natomiast nie mam zielonego pojęcia o ile. Bo proszę zobaczyć, o ile jeszcze w styczniu, w lutym wszemi i wobec Ministerstwa Finansów trąbiło o tym, że jest 30-40% więcej wpływów VAT-owskich, teraz już kilkanaście, z tego co pamiętam 11% po czerwcu, takie są szacunki. No więc pytanie, w jaki sposób dobrniemy do końca roku i ile to tak naprawdę będzie. Jeżeli będzie bardzo dobrze, to pewnie znowu się część środków przerzuci na przyszły rok, bo w przyszłym roku wchodzi nam pełny rok wcześniejszych emerytur, a to będzie kosztowne. No i też warto zwrócić oczywiście uwagę na kolejny nadzwyczajny element, czyli zysk Narodowego Banku Polskiego, który sam w sobie nie zmniejsza deficytu budżetowego, ale oznacza realne pieniądze. Ponad 8 miliardów złotych wczoraj bodajże zostało 8,5 chyba, 8,47 z tego co pamiętam, zostało przelanych. W związku z tym no to też jest oczywiście olbrzymi zastrzyk gotówki. I stąd też mamy nadwyżkę. Niestety czas dobiegł końca. Dziękuję panie Marku bardzo, dziękuję za rozmowę.
A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam jak co dzień od poniedziałku do piątku o 22:10.